Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek Serców Iron 4, gramy jako Francja i sork, jeżeli zawiedliście się, że nie ma wczytania się. Chociaż może część z was się zadowoliła, że jednak kontynuuje ten scenariusz. A dlaczego? Gdyż powoli... Znaczy tak, podziały się tak bardzo porąbane rzeczy, że ja po prostu do końca nie wiem, co się dzieje. Kto z kim walczy? W jakim sojuszu to wiemy, jestem. Jeszcze USA nie przejęło nad nim kontroli. Ale mam po prostu na myśli, że... Jest tak to popierdolone, że aż po prostu chcę to pokazać i ewentualnie już to Unię Europejską to rzeczywiście na własną rękę spróbuję zrobić, bo nawet to olejemy. Ale to jest po prostu lepsze niż Unia Europejska, ponieważ patrzcie, jest sobie ta mała Ententa, tak, tu. Nie, French Entente Alliance, nie to Entente, Międzymorze, które się broni przed atakiem Rosjan, a może nawet kontratakuje w jakiś sposób, nie wiem, dokładnie nie widzę. Pomaga im Hiszpania. Tak, to wygląda, oni i tak walczą z Międzymorze z Rosjanami. Rosjanie walczą z Międzymorzem, ale co ciekawe, nie, to już się zmieniło. Bo w ogóle była taka porąbana sytuacja, że Japonia zaatakowała tutaj to państwo. No to było marionetkę Wielkiej Brytanii zaatakowała i po prostu ona się dołączyła do ZSRR. Xinjiang wszedł, żeby pomóc, chyba jeszcze jakieś państwo. Ale jako, że Soviet Union ma pakt, miał pakt o nieagresję z Japonią i chyba nie chciał im pomagać, nie chciał się wbijać w tą wojnę, bo walczy z dzielną Polską, to po prostu nie dołączyli się. No i widać, że właśnie oni chyba padli, a ZSRR ma wszystko wywalone na razie. Japonia zajęła sobie chyba całą Holandię, jak tu widzę, to przydupastwo Holandii. W ogóle Wielka Brytania powiedziała: ej, wiesz co, albo się dekolonizujesz, albo mamy wojnę. A takie... Nie walczymy, ty jebany idioto. Oni mają ten sojusz z Meksykiem. Meksyk, no, jest niby ciśnięty, niby nie. To już tutaj ciężko powiedzieć. Ponieważ Stany Zjednoczone, no, nie mają dużo niby mogą dużo dywizji wysłać, ale dużo też wysyłają gdzie indziej, jak widzicie, w Europę. Luksemburg dołączył się do wojny w jakiś sposób, bo Niemcy go zaatakowali i... Amerykanie od razu tam napierdalają w tą stronę. Holandia się dołączyła do wojny, my im od razu pomożemy. Mamy tutaj 25 dywizji. Czy od razu, no z małym opóźnieniem, ale jednak. Chciałbym jednocześnie, żeby Belgowie się dołączyli, ale... No, na razie niech będzie tak, jak już jest. Spróbujemy ich uratować. Mamy tutaj 29 dywizji, które damy sobie w jedną ekipę. I one właśnie, te dywizje kontratakują desanty. Kontratakują dlaczego? Ponieważ... Brytyjczycy się desantują, ja im niszczę dywizję. Brytyjczycy się desantują, ja im niszczę dywizję. I tak nieskończoność. A co tam? Dobra, zobaczmy. Niemcy biją się tak. Wielka Brytania bije się tak. Ja się biję, kurde, tak. Ale cały czas moim głównym celem jest jednak Unia Europejska, czyli w Japonii nie będę się wbijać. Tutaj udało mi się przeprowadzić ofensywę udaną. Tu odciąłem część dywizji, w tej prowincji odciąłem część dywizji. Tutaj cały czas próbuję się bawić ofensywy. Na razie akurat ta nie wychodzi. Spróbowałem właśnie, ustawiłem sobie, bo myślałem, a może ofensywa wyjdzie, ale się nie udała niestety. Tutaj ofensywa, no smuteczek trochę. Tutaj cały czas się bronimy. W sumie 3 dywizje stąd podeślę tutaj w końcu, ponieważ tu mamy forty. Troszkę uszkodzone, jeden poziom fortów uszkodzony, ale jednak mamy forty. A tu mogła atakować znacznie większej ilości dywizji i w prowincji. A też dobrze, bo oni tracą wojsko dzięki temu. Ponad 3 miliony stracili łącznie. Jednak cały czas mają milion w zapasie. Oni 10% wzięli w końcu. Ja też mam 10%. Też mam milion w zapasie. Mam więcej dywizji niż oni chyba. Przemysłem jeszcze im nie dorównuje, ale staram się nadgonić. Jak widać. Mógłbym dać do naprawy fortyfikacje. I w Bengazji widzę, że są, że jest tropa wydobywana, no to wezmę. Udało mi się tutaj zdesantować, wyśmienicie. Teraz planuję desancik sobie pójść stąd na Rzym, albo obok Rzymu. Chociaż najpierw bym przeprowadził inny desant. Tutaj, stąd. I powinien mi się udać. Dajmy sobie jakiegoś dowódcę, nowego najlepiej. Żeby nie przełączać co chwilę, bo tego pana z wąsem dałem już na te marinesy. O, i co chwilę Meksyk ogólnie atakuje państwa w środkowej, tej Ameryce Środkowej, losowo, tak randomowo. A Wenezuela dołączyła się do osi. No i jakoś tam się bawią w ogóle.
Dobra, zaatakujemy sobie tutaj. Wielka Brytania nie jest aż takim problemem. No, jak mówiłem, chyba miała 3 czy 4 desanty, miała coś w tym stylu. I to na razie tyle. Udało się. W sumie mogłem do momentu, do tego desantu, mogłem spokojnie przerobić te jednostki na te lepsze. Nie o to mi chodziło. Wy atakujecie teraz. W sumie konnica może polecić tak, a piechota w inny sposób. Jeżeli zajmiemy Sycylię, ustawimy tutaj wojsko, no to Włosi będą musieli troszkę odesłać ludzi. Wspólnie zaatakujemy Rzym. Nie sądzę, żebym przez te Alpy dał radę się przebić, żeby to miało jakikolwiek sens i możliwości. No ale spróbujmy, zobaczmy co z tego wyniknie. Pięć dywizji jest tutaj. Tu się udało, ładnie lecimy. W Messynie, no Eloder. Czy wy spierdzieliście, czy jak? Nie, staliście po prostu. Dawam szansę. Nie spierdalacie, dobra. You've chosen death. Czekaj, gdzie było? Z Władcy Pierścieni. So, you've chosen death. Tak samo jak było ten w Europie, widziałem takiego mema z Europki. Portugalia dołączyła się do naszej frakcji, Wielka Brytania jej wojnę powiedziała. Ja dlatego, że nie chciała się dekolonizować. Z dwóch, trzech prowincji, kuźwa. Był ten moment, ten mem, że so you've chosen death. I było też z Europki. Kiedy sojusznik wezwał cię do wojny, ale nie dał ci żadnych prowincji. So you've chosen death. Mówimy tutaj przeprowadzić ofensywę. Daję radę, nawet. Tutaj morsko cisnę. Dobra, siły już przeważone są. Myśliwce nawet mi się odrabiają. A tutaj pomożemy w Beneluxie. O Jezu, moje transportowce. Przestań działać, przestań robić cokolwiek. Jak one mnie bolą. A mam wolne fabryki. Pójdę w czołgi, bo czołgi teraz inwestuję. Nadrobię troszkę motorizów. O Jezu, jaka strata, 26. No nie mam od kogo gumy ściągać, to boli. Mam swoją gumę, co prawda, jeszcze. Chyba jeszcze mnie nie wygonili stamtąd, co nie? No. W Sajgonkach sobie stoję grzecznie na razie. Co to jest? Ratanakosin Kingdom. No, z Syjamu powstało na pewno. Kaiti Exiled. Chyba już nie do mnie. Wcześniej jak było Exile, to było do mnie. Tutaj poproszę. Szybko. Zablokuj tą pierdzieloną tę cieśninę. Dodaj jakieś boosty w ogóle? Shore Bombardment. Pierwszy raz coś takiego. Dużo tutaj tego mam. To jest niepotrzebne. Jakieś forty Holandia pobudowała. Jedyneczki. A tutaj leci lepsza broń i tak dalej. Paratroopersi, pomimo że sobie zbadałem to na razie w nic to nie poszedłem. Capacity Multiplier. Division Training Time. Niech będzie. O. So, you've chosen death. Lecimy. Tutaj oni ładnie się bronią, bez większych problemów. A co pan tutaj ma? Ambusher! Jeszcze lepiej, bardziej się okopie. Świetnie, wyśmienicie, cudownie. Czy oni nie zdążą zająć żadnej bazy morskiej? To niezły desant Normandii, niezła Normandia tutaj. Dobra, zatrzymajcie się. Wy ich zaatakujcie, wy czołgami wbijcie w to miejsce. Oni sobie pójdą z tej prowincji, to od razu będzie S po prostu. Ciśnięcie ich. Dokładnie. Lepsza broń poszła. 42 jest. Jak coś nie kasowałem jednostek Niemcom i tak dalej, więc o to możecie być spokojni. Jakiś upgrade'ik? Nie, tutaj tylko rename'a można zrobić.
Fuck, i to właśnie było lepsze na Road to 56. Jestem cały czas atakowany tutaj, co bardzo mnie cieszy. No, Włosi są już praktycznie out of manpower. Tutaj w tej Messynie zostali odcięci. Tak na serio będę mógł dwie dywizje zostawić i pomóc w desancie na... tutaj. Na Rzym, okolice, zająć ten Rzym. Liczę, że się zestrają dopiero Włosi. Że nie ma takiego historycznego takiej historycznej kapitulacji, że tutaj event wyskakuje, że albo kapitulują, albo bunt, albo coś tam, zmiana władzy i Hitler nagle sra w gacie, bo desant na to i tyle. 15. Inwestujmy jeszcze troszkę. Widzę, że brakuje wolframiku. Wolfram akurat mogę spokojnie od Portugalii ściągnąć lądowo. Z gumą jest problem. Dobra, weźmy, zaryzykujmy. Raz. Od Liberii, od Indii. Myślę sobie, czy budowa tych rafinerii nie byłaby głupim pomysłem. Zbadanie tego, a takie dosyć błyskawiczne zbadanie tego, czy pójście po prostu w rafinerię? Czekaj, w rafinerię tu, co nie? I tutaj pójście. W gumę. Chociaż ropa też byłaby spoko. No, widzę same bonusy tak na serio tego. Okej. Okay. Udało się. A czy byłem w stanie przepchnąć się dalej? Mam też shore bombardment, co nie? Tutaj to nie ma za nich chuja, żebym się przebił. Więc polećmy sobie tu i zaatakujmy Włochy. The Fall of Manila. Czy to jest moje to? Nie, moja guma jeszcze się trzyma. 70... A, Filipiny. W sumie czekajcie. Zróbcie tam co możecie. Uratujcie tą gumę jak tylko dacie radę. Wiem, że troszkę też za późno. Shore bombardment tutaj działa? Działa. I to jest tylko jedna dywizja. Wiem, że marinisi by się o wiele lepiej... Dobra, druga dywizja przybyła. To za dużo do marnowania. Zostawmy ich po prostu. Ich przypiszemy tutaj. Nie chcę popłynął. Przełączmy się na konwoj eskort na razie, żeby oni mogli spokojnie tam dopłynąć. Tu olej to nawet. Troszkę tutaj damy czasu im. Dobra, dopłynęli. Niech tutaj się udadzą. Odpoczną sobie, naprawią się. Dobra, skoro z wami mamy spokój, to wrócimy z powrotem do Paryża i będę ich trenować, gdyż to jest przyszłościowa armia. Może nawet we Włochy mógłbym się wbić. Uuu, to jest plan. To jest plan. WZW. Jak we Włochy się wbije, to możliwe, że tutaj froncik osłabnie. No, cały czas te Włochy mnie atakują i mają chyba... Chyba, że zwiększyli na 20% sobie zwiększyli. Mam nieprzypisane dywizje, unsigned division. A, ta Haiti, co przybyła. Z Haiti. Ciekawe. Jednak tymi exilami nie grałem tutaj i nic w tym celu nie działałem. A, wy tutaj w Saigonkach stoicie. Your fight is not over yet. A, generał z Filipin przybył. O, ale fajne. A, muszę przyznać, że nie spodziewałem się czegoś takiego fajnego. Dobra, kawaleria tam powinna się wybronić. Czy wy się już zorganizowaliście? Wystarczająco. Macie zaopatrzenie. Support. Invade support. Tak. Oczywiście dajemy sobie... Tak. I enable, żeby speed offy. Dobra, ziomek z Filipin. Jak ty umiesz niby walczyć, to tutaj zobaczymy, jak ci pójdzie. Kamuflaż ekspert pójdzie na pewno. Bo ja tutaj nie mam żadnego wsparcia lotnictwa, więc... To jedyne, co może dać same bonusy.
I cyk obok Rzymu. Super ofensywa na Rzym. Mógłbym ten Shore Bombardment zrobić. Dokładnie. A widzę, że trzy dywizje nie dają rady się w ogóle dołączyć do bitwy. Raz, dwa, nie wiem, trzy. Wolałbym jednak, że marynsi się bili, bo to przez rzekę. Dywizje, co prawda, są te lipne akurat. Dołącz tam jedną dywizję i dzięki temu będziemy mogli wesprzeć atak z tej strony. Przeszkól się jeszcze, spokojnie. Widzę, Portugalia na ostro tam próbuje Włochów wcisnąć. Jedna dywizja. Tutaj jest Shore Bombardment. Tu też bym zrobił Shore Bombardment, bo jest szansa przebicia się. Powinno nam się udać, mają bardzo mało organizacji. Ale lotnictwo gówno robi, tak na serio. Bardzo słabe. Chyba, że właśnie bliżej podeślę. Mogą zdziałać więcej i jeszcze w ten sposób. Napieprzać ten Rzym. Jeżeli nie, to spróbujemy jeszcze raz, ale tym razem już bezpośrednio w Rzymie i w prowincjach obok. Czyli, że marinesami tu się desantujemy, a resztą tutaj. Powinno lepiej pójść. Dobra, Shore Bombardment gówno zrobi. W takim razie połączmy ich. I mine landing się przyda. So you've chosen death. A ja bym wybrał więcej ropy jednak. Od Stanów. Żeby utrzymać tą moją flotę. Tak mało mi pomaga? Waliłem w cholerę fabryk. Do 10 niech będzie. Mam doktryny do końca prężnie zbadane. Więc pójdziemy sobie rzeczywiście w rafinerię. Dobra, już nie ma co robić ofensyw. Kupin Romania, znowu. Znowu coś w Romanii się odpierdziela. Jezu, na komunistów idą. Spróbuję tej ofensywę przeprowadzić, ciekawe co z tego wyjdzie. Gówno. Gówno, wielkie gówno. A czy na północy i w centrum gówno idzie, tak na serio? Ale południe. Tu przepchniemy. Wiemy, że tutaj też Niemcom damy radę. Troszkę w tą Chorwację skoczymy. Na razie przytrzymam. Excavation. Kolejne. Dawać, dacie radę. Dobra, marinesami będę cały czas tłukł i tłukł. Tłukło i tłukło i tłukło. Zarzucę ich minami, zobaczymy jak to wyjdzie. Chuja tam. Dobra, szkoda. Wróćmy do jednego regionu. Ekwador. Gdybym mógł wysyłać War Subsidies jak w Wiktorii, to byłoby zarąbiście. A tutaj tak, na razie nic. 43, mamy 42, to na razie tutaj nic. Chociaż nie, badania. Aż tak daleko w te badania idziemy.
Pomóżmy tutaj, poszerzmy ten front, atakujmy z kilku kierunków. No powietrznie męczę się tutaj, męczę, ale niby coś bardziej na plus niż na minus. Ale tutaj wypycham z tej Chorwacji powoli. Red Finland Joint Comintern. Oni stawali się komunistami, to nie byli automatycznie wchłaniani przez ZSRR? Ale to cały czas nie męczą, zarąbiście się trzymacie po prostu, jestem z was dumny. Pierwsze co i chyba na razie jedyne co mi tak wychodzi zajebiście. O, kolejna jednostka Haiti. Znaczy Filipin? Nie, Filipin, Haiti. A kij dokładnie wie? Dobra, pomóżcie im tam. A ja ich tak na serio nie marnuję, oni na razie się po prostu szkolą, więc jest tak czy tak dobrze. Dawać ten Rzym, ciśnij. Ciśnij z kuchwy syna, 4. O fucken, tu widzę. Ajdź. Czy jest shore bombardment? Nope, nie ma. No to pomóż tym shore bombardment. No bo trudno jest zbić im tą organizację. Ale wiecie co, to nie ma sensu. Wycofujemy się. I wy tutaj dajecie konwój escort. LOL. LOL. Jeszcze poszli tam wbijać się. We can't do anything, a może jednak zostanę tutaj. No oczywiście, że się tym zajmiemy i to od razu. Spore war propaganda, ja to zrobię war propaganda, bo war support mamy ogromnie małe. Fuel gain per oil, to też się przyda, bo ja w tego fuela muszę w końcu skoczyć. O nie, zostań, 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 rzeczywiście zostań. No proszę. Wywalili ich. Jest! Udało się. Wywalili ich, ale oni mnie atakowali, próbując przytrzymać. The fall of Rome. Forces from France recently entered Rome after the city's remaining Italian garrison melted away into the surrounding countryside. The French troops moved quickly to occupy all unified government buildings and triumph was held along the Via del Corso by a long procession of march soldiers and armored vehicles. Zajebiście, vive la France. Co teraz robić z tymi jednostkami? Tu widzę, że się zdesantowali. Ja robiłem kolejne. Jestem przygotowany na takie sprawy. Mnie tylko motywujecie, żeby je zrzucić. Te jednostki. Ora, zaraz zobaczymy Brytyjczycy. Więcej ludzi, więcej, wyzwanie. Handele, handele. Zwiększymy sobie fabryki tutaj. Soviet influence in Europe. Ja jestem boostowany na maksa już, jeżeli chodzi o tę demokrację, więc... Suck my dick. Suck my Moby Dick. Tutaj się na razie nie przebije bez marinesów przynajmniej. A propos marinesów, wypadałoby dać na najwyższy fokus ich, żeby się robili. Czołgi na razie odpuszczę. Trochę light tanków brakuje, motorizy się sporo zrobią, więc odpuśćmy. No i dajemy sobie więcej w to. Jak ta guma jest ściągana? A XD? Nawet śmieszne. fajne dowcipy. Cyk, na maksa. Cało, dobra. Jeszcze tutaj ten chromik by się przydał od kogoś. Od Szwedu byłoby chyba najbezpieczniej.
nie wiem, czy South Africa nie byłoby bezpieczniejsze. Bo jak już coś by było strącone, to wiele konwojów bym stracił. Nic tutaj nie atakujcie. Stać. Stać w tych dwóch prowincjach. Te dywizje. Tu się zdesantują. I to będzie ostatni już z dni dla Włochów świetności. Wyklucze Włochów od południa, zajmując ich największe miasta. Ale zanim to się nie stanie, dam sobie moją flotę. Sobie tutaj wypoczęli i zreperowali się, jak coś potrzebują. W ogóle ogarnąłem, że można zwiększać i zmniejszać liczbę reperowanych jednostek. I ja tego nie wiedziałem wcześniej. Ogarnąłem dopiero jak... Ach, tutaj. Ogarnąłem dopiero jak miałem tak, że potrzebowałem chyba naprawić 18 jednostek, bo pamiętacie, jak skończyłem poprzedni odcinek? Tutaj, co mnie tak Anglicy tłukli. To udało mi się uciec z tą flotą jednak. I okazało się, że żeby je zregenerować, naprawić, to miałem chyba 16 jednostek do naprawienia, a miałem tylko dwie na reperowanie nastawione stocznie, no to nastawiłem więcej i tak się dowiedziałem. Jestem bardzo mądrym graczem. Mendigans wyszło 3-4 miesiące temu, a ja już to wiem. Dobra, ruszmy sobie jeszcze z tej strony. O, już Amerykanie tam mądrze atakowali, ale odpuścili sobie chyba. Chętnie bym wywalił ich najpierw stąd. Ale tak się nie stało, ale możliwe, że oni zdechli zamiast odpłynąć. 350k United Friends. Czy jacy wy jesteście? Chętnie bym was widział u siebie. Amerykanie tam się... A Amerykanie jak tam ze stratami? O, na Meksykanów dużo stracili, Meksykanie. Serio, 1:1 lecicie tylko, Amerykanie. Zawiodłem się na was. Dobra, spróbujmy się tutaj przebić. Odejść od bazy morskiej. Dobra, może nie tutaj, tutaj przytrzymamy jedynie, bo przyszły jednostki niemieckie, a mamy jakąś to zrąbaną piechotę. Chociaż w sumie, jakbym zaatakował z tej strony i bym jeszcze z tej zaatakował wsparciem, to by powinno się zrobić na tyle szeroko, że... Powinno mi się udać. Recomp Company trójeczka wbija. Engineery teraz się przydadzą. A, to południe w ogóle dało ładnie sobie radę. No to mogę spróbować tymi dwoma armiami wbić się tam dalej. To chyba nie ma sensu. Stop. Dobra, nie próbuję. Na razie na tym kończymy front tutaj. Jak tam moje Saigonki? 9 dywizji mi zginęło. I już kompletny brak własnej gumy. Promot Szwedów jest całkowicie niszczony. A, przez Brytoli. To z chromem ten miał ciężko. Dobra. Ja nic tutaj nie robię takiego. Fuel containery by się przydały. Te fuel... Nie. Ja tą rafinerię zrobię. Za kilka miesięcy dopiero. Oto co możemy zrobić? Militarne faktorie. I lecimy. Trzeba się jeszcze bardziej dozbrajać. Jeszcze więcej wspaniałego wojska robić. Tutaj udało się przepchnąć. Więc cofniemy się nimi do Paryża. Ich przetrenuję. A oni natomiast są gotowi do desantu. Znaczy nie są jeszcze gotowi. Szykują się do desantu. Tu niestety ta ofensywa nie wyszła. W takim razie zatrzymujemy swoją tutaj akcję. Swoje plany. Tu mnie atakują. Tu mnie raczej wypchnął. Uder Swins. To nie chciałby wygrywać. Coraz mniejszy risk jest, dzięki temu, że my rekrutujemy wojsko. I tak mi się zdaje.
Myślę, czy te 29 dywizji. Kolego, dostaniesz je. Ty dostaniesz konwój escort, tak. Ale tutaj jednocześnie płyniemy. A czy wylecicie tutaj? Na full speedzie. No, jest trochę za dużo tych dywizji dla ciebie, ale już tak to zostawię. W sumie mógłbym ewentualnie jak... Nie, to już czołgów nie robię. No dobra, to to oleję. Polecę nimi do Rzymu. Nie będę ich trenować. Polecę nimi do Rzymu prosto. Oni tutaj się zagospodarują, utrzymają. Popłynę tutaj, znaczy tutaj marinesami się udam. Oni dam jednocześnie okręty, żeby bombardowały wybrzeże. Przebiję się przez to. Przez tą cieślinę. I postaram się tą armią, bo to te wojska wyślę tutaj. I postaram się tymi armiami połączyć się. Dobra, a propos tego, war propaganda against German Reich. Zaopatrzenie do dupy. W takim razie... A wy czemu nie byliście tutaj? Stop. Stop, 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 stop. Popłyńcie w takim razie tu. Zatem mam te dwie dywizje, które tutaj dodam, więc będę tak na serio 14 dywizjami tutaj lecieć. To nie jest mało. Tu, no cofnijcie się po prostu. I wszyscy lecą w to miejsce. Jak tu zaopatrzenie? 21 na 20. No nie jest źle, nie jest źle. Mogę nawet wysłać te samoloty stąd, żeby dawały im tutaj zaopatrzenie. Special Army Forces Training. Armaty, 43 ekonomia. Tutaj robię te, tamte, tak dokładnie. 44. No to lecimy sobie lepszą artylerię. Wszystkie dywizje już? Jeszcze nie. Jeszcze płyną. No olejcie tą walkę jak możecie. No to idealną walkę z submarinami sobie wybraliście. No po prostu perfekcyjną. Ale na szczęście dywizje mi nie zniknęły. Victory, dwa submariny im zatopiłem. Tutaj też troszkę skasuję to, żeby na nowe tylko patrzeć. Dziś tutaj był counting, że oni liczyli ile zdjęli. Siedem asyst, 0 kili. To było jakby było napisane jak niczym w LOLu, że tyle kili, tyle asyst i tak po prostu takie dwie tabelki by były. Dobra, teraz tak. Was bierzemy tu. I robimy to. Przebijamy się przez cieśninę. Dwie dywizje tam rozstawili. Nawet nie kawalerię. Znaczy jedna niemiecka, jedna włoska. One muszą upaść. No bo jak nie zdesantuje się po prostu im za plecy i kurwa z drugiej strony ich zaatakuje. Tutaj oni się trzymają, ale to nie z takimi armiami, to ja nie na trzymanie tutaj się udałem, tylko trudno jest stąd się wybić, jak widzę. Bym się wybił w ten sposób, na początek... wychodząc z tej prowincji.
Zobaczymy, mój filipiński kolego, czy jesteś w stanie to osiągnąć. To jeszcze troszkę. Zobaczymy, jak ta bitwa się skończy, to kończę odcinek. A ja mówiłem, że trochę jej jeszcze zajmie tutaj. Nie chcę Expeditionary Force. Tu cały czas się bronią. Niemcy już nie mają po prostu szans na ofensywę. Oni się po prostu taki olo z dupy w kraju nie desantowali. A 73, kurczę, to ja robię teraz kariery. Ja pierdolę, Battleship Hull, tak, samoloty. To Heavy Ship Hull rób. No ogarnij skądś ten tutaj. Może od Turcji będzie nawet łatwiej przez Mediterranean. Nie, nie będzie łatwiej. South Africa jakoś dociągnie? Zero. Jugosławia? Jeden. Bym musiał tutaj się przebić, żeby mieć dostęp do chromu. Ja to muszę wygrać. Ja nie widzę innej opcji. Akurat te, które nie chciałem wam oddawać, Jugosławio, ale... O, poszedł desant kolejny. You know what that means. What that mean. Cyk. To znaczy kolejne 24 dywizje w polu. Mam już ich 253. Niemcy mają o wiele mniej. Niszczymy najpierw jeden tutaj. A jednych Brytyjczyków, którzy się desantowali, a później zniszczymy drugi Brytyjczyków. I jak oni z tymi dywizjami stoją? No niby sobie rekrutują, ale tracą na tych idiotycznych desantach. Trzymam ten Rzym, nie chcę już z niego wypadać. Dobra, lecimy w ten sposób, to oni po prostu znikną. Bo zaatakowali złą armię, nie pomyśleli co robią. Hyc i... Eli Le Buffet, jak ty tam masz, Le Buffet? 90. Ostatnia dywizja im się tutaj broni. Samoloty, nie daje rady, nie daje rady się tutaj przebić samolotami. Mają przewagę powietrzną, sobie zyskują co jakiś czas. Ja tylko zobaczę, że niemieckie dywizje tutaj się pojawia, taka w rezerwach jedna niemiecka dywizja, to kończę też ten odcinek. Wiecie, jaki jest plus też tej serii w ogóle, bo się troszkę tak zamilkłem? A jest też taki, że... Jak oni... w sumie dajmy mu atak. Że jestem jedynym państwem demokratycznym i nie jestem aliantami, czyli powinienem móc robić claimy na państwa inne. Demokratyczne. Nie? Ja pierdzielę. Możliwe, że nie wyjdzie nic z tego, niestety. No ale... przynajmniej miła rozgrywka była. Czy była? No nadal jest tak na serio, ale niestety od razu mówię, że to może nic z tego nie wyjść. Jeden, jeden organizacji i przebiłem się, idealnie. Czyli dalej powinno iść tylko z górki. Widzimy się już w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Szykuje nam się ładny desant na... ładna ofensywa na Turku, na Włochów. Na Osmanów tak chciałem mówić. Na Włochów. Nowego komandera dodał, ale chyba pójdzie ten po prostu Eli Lebaw. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa!